Tegoroczne dożynki gminno-powiatowe w Męcince rozpoczęły się mszą świętą polową. Prezentacja bogato zdobionych wieńców oraz dostojny polonez to tylko niektóre atrakcje tego święta. Odbyły się również konkursy na najpiękniejsze wieńce oraz stoiska pełne domowych wypieków i przetworów. Wszystko to, co stanowi istotę aktywności wiejskiej, ujawnia się w taki piękny sposób właśnie podczas obrzędu dożynkowego. Dlatego też jest to tak optymistyczne i wiele krajów świata może nam zazdrościć tej tradycji. Podczas tegorocznych gminno-powiatowych dożynek gmina Męcinka przeprowadziła również swój konkurs, w którym udział wzięły wszystkie sołectwa tej gminy. Nasz wieniec budowaliśmy przez 3 tygodnie, prawie 8-godzinny tryb pracy. Razem w tym były soboty i niedziele. Zaczynałam ten wieniec robić sama, ale dnia na dzień przychodziło coraz więcej osób. W sumie pomogła mi w tym cała wioska, za co jestem wszystkim bardzo wdzięczna i jeszcze raz bardzo dziękuję. Świętowanie wzbogacone było licznymi występami zespołów folklorystycznych, z którymi każdy mógł wspólnie zaśpiewać.